Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie reformacja w Europie. Zapraszam do oglądania. Reformacja to jest czas, w którym dochodzi do rozbicia Kościoła katolickiego, do pojawienia się nowych wyznań i jest to wiek XVI. Jednak to nie są początki problemów Kościoła katolickiego, ponieważ już w XIV wieku na Uniwersytecie w Oksfordzie działał taki człowiek, który był teologiem, reformatorem religijnym, nazywał się John Wycliffe. Był on przeciwnikiem bogacenia się Kościoła katolickiego, bogacenia się duchowieństwa, był on przeciwnikiem supremacji władzy papieskiej, praktykom religijnym się sprzeciwstawiał, takie, które generalnie nie pasowały mu jako reformatorowi. To jest człowiek, który uważany jest za prekursora ogólnie reformacji i on był autorem m.in. takiego pierwszego przekładu anglojęzycznego Biblii. Więc jest to człowiek, który jakby zrobił pierwsze kroki. Następnym człowiekiem był w wieku XV Jan Hus, który z kolei działał na Uniwersytecie Praskim, był tam profesorem. I on generalnie proponował wprowadzenie komunii pod dwiema postaciami, pod postacią chleba oraz wina. Nawoływał do ubóstwa kleru, a nie do bogactwa, czyli znowu to bogactwo zaczyna razić. A on powiedział, że generalnie Kościół powinien powrócić do tych takich pierwotnych, surowych, chrześcijańskich zasad. Odrzucił on autorytet duchowieństwa, które będzie mówił, co ma człowiek robić. Mówił, że jedynym źródłem wiary i wiedzy powinna być Biblia, która będzie przez wszystkich rozumiana. Dlatego należy ją przetłumaczyć na języki ojczyste. Oczywiście jego teorie nie spodobały się papieżowi. Został on wtedy zaproszony na sobór w Konstancji. Dostał on coś takiego jak taki list żelazny, który miał zagwarantować mu nietykalność. Ale niestety ktoś mu zajumał ten list żelazny i po przybyciu został uwięziony, a w 1415 roku, niestety, ale skazany na śmierć poprzez spalenie na stosie. Żebyśmy to dobrze zrozumieli, to jest ten sam sobór, na którym jest rozprawa polsko-krzyżacka, gdzie mieliśmy Włodkowica, gdzie mieliśmy Mikołaja Trąbę, gdzie mieliśmy Zawiszę. I nie dziwmy się, że było małe zainteresowanie tym, co miało dziać się na soborze w Konstancji przy okazji sprawy polskiej. Oni mieli ważniejsze sprawy. Trzeba było spalić Husa. No i spalono. A to doprowadziło do wojen husyckich oraz do powstania husytyzmu w Czechach. I później mamy już wiek XVI, czyli naszą kulminację dzisiejszego tematu. Przejdźmy sobie teraz do przyczyn reformacji. Pierwsze jest to, że zaczęto handlować dobrami kościelnymi, czyli symonia. Później mamy obsadzanie bliskimi wysokich urzędów kościelnych, czyli nepotyzm, co oznaczało, że jak miał duchowny jakieś dziecko i ono miało być na przykład jakimś duchownym, to było po prostu. Nie było żadnych, nie wiem, studiów, które miałyby w czymś pomóc. Wystarczyło, że nauczyło się pisać i czytać i mógł być duchownym. I jak powiedziałem przed chwileczką, duchowny miał dzieci, czyli nie przestrzegał celibatu. I to jest nikolaizm. Natomiast to nie jest tak, że ten celibat był gdzieś zapisany i on był obowiązkiem. Nie, on przede wszystkim był jakby dobrym zwyczajem, który po prostu nie był utrzymywany, a nie był utrzymywany już nawet u samych szczytów władzy, u Aleksandra VI, który był papieżem, bardzo ciekawym. Ale to jest temat zupełnie na inne lekcje, na inny czas. Jak już mówiłem wcześniej, przy tym nepotyzmie, jeżeli ktoś miał wysokie stanowisko, to nie było to jedno stanowisko, bo duchowni zajmowali wiele różnych stanowisk, co też się nie podobało, bo blokowali innym dostęp do kariery. A to też było, powiedzmy, pewnym problemem. Duchowni, jak powiedziałem, nie pobierali nauki, więc mieli sobie wykształcenie, włączali się w walkę polityczną i chyba to, co najbardziej raziło, to była sprzedaż odpustów za pieniądze. Generalnie chodziło o to, żeby zapłacić za to, żeby ktoś komuś odpuścił grzechy. A chyba nie ten droga. Ale to wszystko przestało się podobać i coraz głośniej o tym się mówiło. I takim punktem zwrotnym będzie to, co widzimy teraz tutaj na obrazku. Widzimy tam Marcina Lutra. Jest rok 1517. Na drzwiach kościoła w Wittenberdze przybił on przed mszą poranną 95 tez. Tez, które nie były odejściem od wiary. One były tezami, które mają umożliwić naprawę kościoła. Mają umożliwić jakby powrót do tych zasad pierwotnych, które nie raziły w oczy. Jak się okazało, to się nie przyjmie, ponieważ generalnie zapoczątkowało to reformację, a Luter miał tylko i wyłącznie dzięki temu dosyć duże problemy. Oczywiście na wieść o działalności Marcina Lutra ówczesny papież Leon X wydał w 1520 roku bullę, która skrytykowała nauki Lutra, to po pierwsze, zagroził mu ekskomuniką i wezwał go do siebie.
ale on pamiętał, co stało się z Husem, więc generalnie nie chciał na pewno spłonąć na stosie, bo jakby to przecież wyglądało, że przychodzi kolejny reformator i będzie płonąć na stosie. On nie jest głupi, nie wrócił, bulleton spalił i to było takim wyznacznikiem tego, że właśnie odszedł on od kościoła katolickiego. Luther wiedział, że no, tak czy siak jego życie jest zagrożone, więc szukał schronienia. I schronienia udzielił mu Fryderyk Mądry, elektor Saski, czyli na Saksonii, i schronił go u siebie w twierdzy w Wartburgu, udostępnił mu pomieszczenie, taki pokój, w którym Marcin Luther mógł spokojnie przetłumaczyć Biblię na język niemiecki. I to był jakby pierwszy krok do dalszej reformy kościoła katolickiego. Kiedy Luther zapoczątkował swoją działalność, upowszechniły się wtedy drukarnie. Drukarnie, które coraz prężnie zaczęły drukować przetłumaczoną Biblię, ona zaczęła się gdzieś tam rozchodzić, ludzie zaczęli ją wreszcie rozumieć, bo to wszystko było po łacinie, więc nie dla każdego było to zrozumiałe. I oni też chcieli powrotu do takiej pierwotnej wersji chrześcijaństwa, do jego prostoty. I coraz więcej ludzi przychodziło do Lutra, który był generalnie zakonnikiem, a w tym czasie zakonnicy i tak zastępowali księży podczas kazań, zastępowali księży podczas na przykład udzielania sakramentów, więc generalnie mieli do nich bardzo duże zaufanie. I zaczęto to wszystko jakby kodyfikować i w 1530 roku ogłoszono tak zwaną konfesję augsburską. Jest to konfesja, która została jakby skodyfikowana przez Filipa Melanchtona, który był przyjacielem Marcina Lutra, i została w tym momencie ogłoszona nowa jakość nauczania kościelnego, czyli nowe wyznanie ewangelicko-augsburskie. A co w tej konfesji augsburskiej się znalazło? No przede wszystkim podstawy wiary luterańskiej, a były one następujące. Wiara oparta była na autorytecie Pisma Świętego i miało być ono przede wszystkim zrozumiałe, więc trzeba było napisać je przede wszystkim w języku narodowym, trzeba było je przetłumaczyć. Autorytet papieża został całkowicie odrzucony. Papieża to nie potrzebujemy, więc jakby out. Następnie odrzucono wszelkie tradycje katolickie, które były, powiedzmy, dziełem późniejszych różnych soborów i tak dalej. Wszystkie ich dzieła spisane, wszystkie tradycje zostały po prostu poodrzucane. Nie będzie kultu Maryi, nie będzie kultu świętych, nie będzie kultu relikwii. One zostały praktycznie w ogóle z liturgii i ogólnie z wyznania pousuwane. Podstawą zbawienia miała być łaska Boża, a nie dobre uczynki. Czyli nie robimy wszystkiego na ziemi dla dobra innych, tylko dbamy o to, żeby być dobrym człowiekiem. I to było takim, powiedzmy, że wyznacznikiem luteranizmu. Następnie wszystkie katolickie świątynie zostały zmienione w zbory, czyli takie jakby zupełnie nowe miejsca kultu, miejsca, w których będą odprawiane msze. I oczywiście budowano też nowe zbory, żeby była jasność. W zależności od tego, w której części właściwie ziem niemieckich będzie to wszystko rozwinięte. Następnie liturgia będzie prowadzona też w języku narodowym, co jest dobrym krokiem, tak się przynajmniej wydaje. I komunia będzie w tym czasie jakby podawana pod dwiema postaciami. Podobnie będą też dwa sakramenty. Będzie to chrzest oraz będzie to komunia. Zniesiono celibat wśród duchownych, teraz są oni pastorami, mogą mieć normalnie rodziny, nic złego się wtedy nie dzieje. No i oczywiście nie będzie też klasztorów, no bo przecież po co? Więc luteranizm był całkiem niezłym wyjściem i tutaj dużo zwolenników się jednak będzie pojawiało. Stąd generalnie ta konfesja się po prostu spisała, sama się nie spisała, bo to robił Melanchton, o czym mówiłem wcześniej, ale przede wszystkim zadbano o to, żeby były pewne zasady gdzieś spisane. A to musiało być spisane, ponieważ w latach 1524-25 wybuchły wojny chłopskie na ziemiach niemieckich. Winny temu wszystkiemu był poniekąd anabaptysta, czyli Thomas Müntzer. To jest człowiek, który mówił, że należałoby tak naprawdę nie tylko zmienić religijnie ziemie niemieckie, ale pod religię podciągnął również to, co było w tym momencie już całkowicie polityczne, czyli równość wobec Boga to raz, ale równość wobec prawa to dwa. Więc domagał się on całkowitej likwidacji własności prywatnej. I to miało być krokiem do tego, żeby zbuntować przeciwko sobie tak naprawdę wszystkich, zarówno kościół, jak i szlachtę, więc te chłopskie powstanie, chłopskie wojny po prostu musiały wybuchnąć. I powiedzmy, że takim punktem zwrotnym będzie podpisanie pokoju. Jednak jak patrzymy sobie to przez ten czas, a to nie będzie jakiś krótki czas, bo to będzie ponad rok, w powstaniu takim chłopskim, w tych wojnach będzie brało udział ponad 300 tysięcy osób, taki malutki szczególik mi umknął. Natomiast finalnie te wojny zakończą się w 1555 roku w Augsburgu. Jest to prosta data, więc łatwo to zapamiętać. I ustalą tam taką zasadę, czyj kraj tego religia. Czyli cuius regio, eius religio. Chodziło o to, że od tej pory o wyborze nowego wyznania, czy też religii na ziemiach niemieckich będzie decydował król, książę albo biskup. I
wtedy będziemy mieli takie wyznanie na całych ziemiach. Czyli generalnie, jak ja bym był księciem i byłbym, powiedzmy, luteranem, ale mój syn, który przejmie powiem władzę, będzie katolikiem, będzie katolicyzm, a luteranizm będzie zniesiony, więc to wcale niczego nie załatwia. Co prawda załagodziło te spory, natomiast na pewno nie załagodziło niezadowolenia społecznego. Ponadto wynikiem tego pokoju będzie to, że ówczesny cesarz, czyli Karol V Habsburg, będzie musiał abdykować. I abdykuje w 1556 roku, a władzę przejmuje jego brat, Ferdynand I Habsburg. Natomiast w Hiszpanii, w tej potężnej monarchii właściwie habsburskiej, obejmującej duże ziemie europejskie, będzie rządził syn Karola, czyli Filip II. Ale o monarchii Habsburgów, o ich potędze, na innym temacie. Idziemy teraz do Szwajcarii. Tam próbę reformę kościoła właściwie podjął Ulrich Zwingli, czyli pan, którego tu widzimy. Jest to człowiek, który mówił o pewnych zmianach, jednak nie do końca mu się to udało, ponieważ w wojnach takich religijnych na Szwajcarii on poniesie śmierć, a właściwie na jego, powiedzmy, śmierci wyrośnie kolejny człowiek, który będzie takim bardziej ogarniętym reformatorem, będzie to Jan Kalwin. On działał w Genewie, w Szwajcarii, żeby była jasność. Zaczął on wdrażać naprawdę daleko idące reformy i w odróżnieniu od Lutera, to Luter nie chciał na początku nowego wyznania, on po prostu chciał reform, z których wyniknie jakby nowe wyznanie. Z kolei Kalwin mówił wprost, że te reformy to za mało, tu trzeba stworzyć nowe wyznanie. Więc stworzył on wyznanie ewangelicko-reformowane i tak powstaje przede wszystkim kalwinizm. W kalwinizmie będziemy mieli bardzo dużo takich podobnych rzeczy do luteranizmu. Po pierwsze, odrzucamy przede wszystkim papieża. Główną taką podstawą nauki kościelnej katechizmu będzie Pismo Święte. Do tego mówimy o zniesieniu celibatu, czyli mamy znowu pastorów. To będą tacy jakby nauczyciele, którzy będą rozszerzać wiarę kościelną na takiej zasadzie. Będą tylko dwa sakramenty, będą komunie pod dwiema postaciami. I te podobieństwa w sumie teraz by się mogły już skończyć, ponieważ to, co odróżniało kalwinizm od luteranizmu, była tak zwana zasada predystynacji. Czyli mówiła o tym, że to Bóg z góry decyduje o tym, jeszcze przed właściwie ogarnięciem świata, czyli zaraz po narodzinach, czy dany osobnik będzie w przyszłości przeznaczony do potępienia, czy być może do zbawienia. Czyli predestynacja to jest to, co, do czego zmierza właściwie cały ten kalwinizm. I to jest ciekawe, bo bardzo dużo osób jednak pójdzie na ten kalwinizm, wierząc, że popełniając zbrodnie w ciągu swojego życia, zabijając na przykład, nie wiem, gwałcąc, łupiąc i tak dalej, czy kradnąc, to, że robili źle na ziemi, wcale nie oznacza, że będą od razu potępieni po śmierci, bo w sumie mogli przyjąć, że na pewno podczas swoich własnych narodzin Bóg dał ich do zbawienia. Więc nieważne będzie, jakie są uczynki ziemskie, ważne, że już będą zbawieni. I to generalnie każdy mógł sobie do głowy wbić takiej ilości, jakiej chciał, więc w gruncie rzeczy kalwinizm znalazł na pewno podatny grunt. Inną różnicą będzie to, że jakby w każdej z gmin tych kalwińskich będzie funkcjonował coś takiego jak konsystorz. Ten konsystorz to będzie taka rada złożona z pastorów, z takich bardzo doświadczonych, dobrze wykształconych też świeckich i oni będą zarządzali właściwie całą tą gminą. Czyli tu nie będzie po prostu jakiegoś jednego człowieka, tylko będzie to rada. Dlatego też w Polsce, jak ten kalwinizm do nas przyjdzie, co prawda nie w takiej ilości jak na ziemiach w zachodniej Europie, ale mimo wszystko się pojawi, to będzie on najbardziej lubiany przez polską szlachtę, bo polska szlachta lubi się naradzać, lubi sama decydować o wszystkim, więc generalnie ten konsystor będzie zbawieniem dla nich. Tym na ziemi zbawieniem, bo oczywiście o zbawieniu takim, powiedzmy, że gdzieś tam pośmiertnym mówimy już później, gdzie wszyscy na pewno będą zbawieni, więc jakby nie ma najmniejszego problemu. Taką trzecią właściwie różnicą, którą możemy sobie tutaj do tego wrzucić, to jest ta taka surowość oraz taki duży nacisk na obyczaje, duży nacisk na nietolerancję wobec pewnych nowości, które się pojawiają. Generalnie to było dosyć brutalne wyznanie i nawet mógł się o tym przekonać taki pan jak Miquel Servet, który powiedział, że Trójca Święta nie istnieje. I to wystarczyło do tego, żeby gościa spalić na stosie, więc generalnie kalwinizm będzie też dosyć ciekawym wyznaniem. A my sobie idziemy teraz do Anglii, czyli do anglikanizmu. Tamtejszy bohater, czyli król Henryk VIII, to był oczywiście człowiek, który początkowo potępiał troszeczkę Lutra, bo mówił, że tak nie przystoi, przecież jak to tak, żeby można było krytykować Kościół. Jednak z czasem zauważył, że w luteranizmie zlikwidowano wszelkiego rodzaju klasztory, zakony, i to może i gdzieś tam troszeczkę dało do myślenia Henrykowi VIII, ponieważ w zakonach są bogactwa. A skoro można by likwidować zakony, to bogactwo jakby możemy sobie dla siebie przejąć, więc jest to dobry krok. W związku z tym zaczął czynić pierwsze kroki. Natomiast to było też przemyślane, ponieważ on nie mógł doczekać się jakby głównego
punktu w swoim życiu, czyli męskiego potomka ze związku z Katarzyną Aragońską. I Katarzyna Aragońska oczywiście była od niego o wiele starsza, dała mu córkę, ale nie dała mu potomka męskiego. Więc Henryk VIII wystąpił do papieża o anulowanie, o rozwód, cokolwiek, byleby tylko mógł mieć za żonę. Papież się nie zgodził, bo doszło do pożycia, w końcu jest córka. Więc generalnie Henryk VIII musiał wykonać kolejne kroki. W roku 1534 ogłosił akt supremacji. Pamiętamy, supremacji. To jest bardzo ważne słowo. Ogłosił się on głową nowego kościoła, kościoła anglikańskiego i stworzył kościół narodowy. Teraz to już nawet nie ma jakichkolwiek problemów z tym, żeby wziąć rozwód ze swoją żoną. Więc Henryk VIII jako król wysłał do Henryka VIII jako zwierzchnika kościoła anglikańskiego prośbę o rozwód. Henryk VIII jako zwierzchnik kościoła katolickiego udzielił zgody na ten rozwód, więc król Henryk VIII mógł się rozwieść. Witamy w Anglii w wieku XVI. W tym czasie, żeby była jasność, już miał kochankę, była to Anna Boleyn. I z tego pierwszego związku z Katarzyną Aragońską miał przede wszystkim Marię I, katolicką, taką nazwaną później krwawą Mary. Z Anną Boleyn miał Elżbietę I, która też będzie później królową. Później, kiedy Anna Boleyn nie dawała mu syna, to już nie będzie bawił się w rozwody. No przecież po co? Można byłoby przecież w tym momencie po prostu ją ściąć. Więc została ścięta. Następna żona, czyli Jane Seymour, zmarła przy porodzie, ale dała mu tego upragnionego potomka. To był Edward VI. Niestety nie pożył zbyt długo, bo żył około lat 16. Więc szału nie było. Później miał Annę Clevet, która została przez niego porzucona, bo już mu się pewnie znudziło ścinanie. Ale z drugiej strony ścinanie było fajne, więc kolejna żona, Katarzyna Howard, została ścięta. I ostatnia żona już przeżyła swojego męża, czyli Katarzyna Parr. Natomiast, co jest ciekawe, Henryk VIII na pewno w jakiś sposób te wszystkie swoje żony musiał kochać. No bo jak to inaczej zrozumieć, kiedy dla swojej ukochanej żony sprowadził, i to specjalnie z Francji, najlepszego kata. Po to, żeby nie cierpiała przy ścinaniu. Więc czy to nie jest miłość? To jest miłość. Więc idziemy sobie krok dalej. Kościół anglikański właściwie zbyt mocno nie różnił się od kościoła katolickiego. Zachowano właściwie wszystkie podstawowe dogmaty wiary. Ponadto jedynie co się różniło to od kościoła katolickiego, to że nie uznawano czyśćca ani kultu świętych, no bo w sumie to zreformowane wyznanie to było popularne. Obowiązuje tak naprawdę w liturgii oraz w Biblii język angielski. Komunię z podwójnymi postaciami, więc znowu porównanie do poprzednich dwóch wyznań. Zachowuje się niemal taką samą hierarchię kościelną, z tym, że celibat nie będzie obowiązywał, ale będzie biskup, arcybiskup i tak dalej. Papież jest zły, więc go odrzucamy, nie płacimy mu żadnych danin, niczego, w ogóle nie mamy z nim wspólnego. Gość nas nie interesuje. Zlikwidował zakony, czyli to, co wcześniej mu dało do myślenia, i przejął ich majątki. A zwierzchnikiem został arcybiskup Canterbury, takim oficjalnym zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego. No bo gdzie król po rozwodzie będzie się martwił jeszcze religią? Za dużo roboty. Mówiłem wcześniej o anabaptystach i o tych anabaptystach jeszcze może parę słów powinno tutaj się znaleźć, ponieważ trzeba coś jeszcze powyjaśniać. Samo słowo anabaptysta z niemieckiego oznacza ponowne ochrzczenie i generalnie oni domagali się ponownego chrztu już w wieku dorosłym. Chodziło o to, żeby być bardziej świadomym tego, że nie to, że są dzieci i my te dzieci będziemy tutaj w jakiś sposób chrzcić bez ich wiedzy i tak dalej, więc ta osoba, która jest już w pełni dorosła, świadoma, jeszcze raz przecież może przyjąć taki chrzest i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Oni byli bardzo dużymi radykałami. Nie uznawali więc żadnych podziałów społecznych, żadnych własności prywatnych. Uznali, że wszystko jest własnością wspólnoty, wszystko do wszystkich należy. W związku z tym oni jakby przechodzą do historii pod innymi nazwami. Bo na przykład być może słyszeliście o Menonitach, którzy będą działać na terenie Holandii, na terenie Szwajcarii i Francji będą działać bardziej znani współcześnie, bo dalej ich możemy spotkać, Amiszowie, a w Polsce będą to bracia polscy, czyli po prostu Arianie. Więc to wszystko będzie tutaj gdzieś łączyć się jakby w jedną wielką całość. Idąc już do końca lekcji, do skutków reformacji. Przede wszystkim powstały nowe wyznania. Pojawiły się wojny religijne w Europie, o których jeszcze będziemy mówili, bo Francji nawet nie dotknęliśmy. Pojawiły się tumulty, czyli takie jakby zamieszki na tle religijnym, gdzie jedni z drugimi walczą, tacy powiedzmy, że kibice wyznaniowi, którzy są za jednym wyznaniem, czy za jedną drużyną, będą bić inną drużynę, bo przecież jak można byłoby wierzyć w coś innego niż ja. Więc tumulty będą się pojawiały. Później pojawi się kontrreformacja. Jako skutek reformacji to będą wszelkie działania Kościoła katolickiego, które będą dążyć do usunięcia wszelkich reform i wszelkich wyznań reformowanych. Oczywiście to się w pełni nie uda, ale
reformacja jednak się przyjęła, bo zobaczcie, tutaj mamy ewidentny podział w Europie na katolicyzm, na protestantyzm, który wziął się tak naprawdę od czegoś, co miało miejsce w roku 1529 i był to protest książąt w Rzeszy. A o co dokładnie chodzi? Żeby to wyjaśnić, troszkę musimy się cofnąć w czasie mimo wszystko, to w roku 1529 ówczesny cesarz, czyli ten Karol V Habsburg, zakazał właściwie rozpowszechniania się nowych wyznań. Ale już było za późno, ponieważ te wyznania się rozpowszechniały i wówczas na Sejmie w Rzeszy, Rzeszy Niemieckiej oczywiście, zwolennicy Lutra zebrali się i sporządzili pismo, taki protest. Protest, którym jakby sprzeciwiali się ograniczeniu powstawania nowego wyznania, czyli ograniczenia swobody religijnej. I stąd nazwa po prostu protestanci, więc to można gdzieś tam sobie jako ciekawostkę na koniec do głowy wbić. I tym samym sobie lekcję kończymy. Dziękuję i do widzenia.